Wzywa dać przyjemność kibicom, zrobić nam prawdziwą przyjemność rzeczywiście. Tak to można wstawać, prawda, no każdego dnia z takimi informacjami. Dzień dobry. Dzień dobry, Marta Kielczyk, Robert Elgendi, program Staje Dzień, a ten grad to dokładnie 39 krążków. Tak, w mistrzostwach europejskich, tych multidyscyplinarnych, tych szerszych, z czego prawie połowa została wyłowiona z wody, a prawie połowa zdobyta na mistrzostwach lekkoatletycznych. A te mistrzostwa lekkoatletyczne, jeżeli to tak popatrzymy na historię, to były najlepsze od 60 i teraz matematyka 6 chyba roku. Generalnie ponad 14 pół, tych medali, ponad pół wieku minęło od tych drugich, co pod względem takich zdobyczy właśnie mistrzostw. No super sprawa, będziemy dzisiaj właśnie dużo mówili o naszych sukcesach, a połączymy się z naszą kajakarką, srebrną medalistką Justyną Iskrzycką, żeby raz jej pogratulować, a dwa właśnie podsumować te mistrzostwa, które niestety się wczoraj zakończyły. Tak, bo to podwójna srebrna zresztą wicemistrzyni. W związku z tym będziemy opowiadać o tym, jak się przygotowywać, jak zdobywać takie sukcesy, jaki udział mieli paraolimpijczycy, bo mieli swój wkład i to spory w ten właśnie wynik medalowy, w klasyfikacji medalowej. To jest 8 miejsce w tej lekkoatletycznej 6. No naprawdę rewelacja. 8 czy 9? Nie wiem. 8. Ale można się pogubić. Tak? Ale możliwe, że ci, co to napisali, to się tak samo gubią. Znaczy, wydawało mi się, że 9, ale to nie ma znaczenia. Tylko wytłumaczyłbym, że dlaczego tak nisko, bo jeżeli popatrzymy dlatego, że no jednak nie bliżej podium. Jeżeli chodzi o liczbę ogólną medali zdobytych, no to my moglibyśmy zająć znacznie wyższe miejsce, ale tutaj decydują te złote krążki i dlatego no, trochę ich zabrakło. Ale i tak jesteśmy przeszczęśliwi, bo to... Przecież super wyniki, o których wspomnieliśmy. Dobra, to za chwileczkę. Między innymi też porozmawiamy o mleku roślinnym, a nie krowim, czyli o sojowym. Bo dzisiaj jest taki dzień mleka roślinnego. I teraz właśnie pytanie, sojowy. Ale sojowy to napój czy mleko? No ja uważam, że to troszeczkę daleko od mleka leży, bo jednak mleko to jest nazwa zarezerwowana wiadomo do czego. Musi pochodzić od zwierzęcia. Od zwierzęcia musi. O Jezu, tak? Słuchaj, ta nazwa z gruczołem to mi się tak nie podoba, że nawet nie chcę ci tłumaczyć. Dobrze, a właśnie, państwu tym bardziej. Dlatego zaprosiliśmy gościa, który nam będzie to wszystko tłumaczył, panią Karolinę Czyzowską, dietetyka klinicznego, i będziemy o tym mleku roślinnym, a także innych produktach roślinnych rozmawiać. A próbowałeś, jak nie wiem, sojowego próbowałeś? Tak, ja lubię bardzo. Owsianego? Jak kokosowe lubię na przykład. Kokosowe. Ale nie wiem, czy to mleko, czy to jest napój, ale to zapytamy, jakie właściwości mają prozdrowotne, to wszystko wybrzmi i z tej rozmowy. I dlaczego to jest takie drogie? Marta, rozgadaliśmy się. Wiesz, Adam Giza jest fajnym człowiekiem, 2 minuty, jesteśmy po czasie, więc się uśmiechnie i nie będzie krzyczał. Dzień dobry. Zmiana miejsc. Chciałem zapytać, co pije krowa, no ale chyba nie mamy na to czasu, więc zapytaj może do rzeczy. Zapytaj się Laka. Słuchajcie, sporo sukcesów, więc szybko i dynamicznie serwis informacyjny Staje Dzień. Marta i Robert na państwa czekają. Bardzo ci dziękujemy, Adasiu. Hej, nawet możemy powiedzieć, tam jest bój o ciupagę. Każdy ma swój bój. Tutaj o medale, teraz o medalach będziemy mówić więcej. Tak, o tych medalach, które już zostały zdobyte, bo w czasie przeszłym będziemy teraz wspominać już niestety mistrzostwa europejskie w Monachium, które zakończyły się dorobkiem aż 39 krążków w wielu dyscyplinach. Mnóstwo tych medali wyłowili, można powiedzieć. Wyłowili. Z toru kajakarskiego właśnie naszej ekipy. Między innymi dwa kajakarka Justyna Iskrzycka, z którą już za chwileczkę będziemy się łączyli. Ona sięgnęła po srebrny medal Mistrzostw Europy w konkurencji K1 na 1000 metrów. No i także drugi krążek razem ze swoją koleżanką Katarzyną Kołodziejczyk. Miało to miejsce w piątek. Także srebro. Też to była dwójka na 1000 metrów. Widzimy teraz obrazki z tego startu. Tak to wyglądało z tych startów. Tak to wyglądało. A czy my się widzimy i słyszymy, pani Justyno? Dzień dobry. Te medale możemy zobaczyć? Oczywiście, mam ze sobą. Proszę bardzo, są. Ale czad. Ale w ogóle fajne, że one są... Nie... Oglądamy, jak to pani było. Justyno, ale to jest pani pewnie, gotowa? Myślę, że pewnie, ale w ogóle tak. Młoda dziewczyna, a już tak bardzo utytułowana. Gratulujemy na dzień dobry, bo no to właśnie jest wielki sukces. Teraz indywidualny, złoty krążek. I tak chciałbym zapytać, czy to Mistrzostwa Europy w kontekście na przykład brązu, który ma pani, ale w czwórce z Tokio, z Igrzysk Olimpijskich, to który smakuje lepiej, który ma większą wagę? No zdecydowanie na ten medal z Igrzysk. Chce być bardziej prawdopodobne. Jest jeszcze jedna teoria. Jest jeszcze teoria mówiąca o grupie oporu działającej w samej Rosji, oporu wobec tego, co robią władze, i że to miałoby być ich dzieło.
Pewnie nigdy nie dowiemy się, jak było naprawdę, bo Rosja przeprowadzi śledztwo, ukaże przykładowo winnych, zapewne wskaże na winę Ukrainy, skoro już takie oficjalne. To niestosowne, ale jak komplement. Czy to na pewno jest słuszna droga, żeby sugerować, że to jest strona ukraińska? I jest to jakaś kropelka, która ma przeważyć przed jakimiś decyzjami przyszłymi. Z drugiej strony to też nie była jakaś najważniejsza osoba. Sam Dugin nie miał z gazet z całego świata, bo gazety całego świata analizują to, co się wydarzyło, że jednak to są wewnętrzne rozgrywki między tymi bardziej umiarkowanymi i bardziej nacjonalistycznymi. Walka o wpływy, tak jak powiedziałaś, to się wydaje prawdopodobne. No przecież tak... Rosja zna takich przykładów, oni, dziesiątki, jeżeli, jeśli nie setki. Oni jeżeli chcą zastraszyć, to właśnie w taki najbardziej drastyczny sposób, żeby właśnie pokazać, aj, pogrozić palcem. Straszne, straszne rzeczy. Na wyspie pójdziemy, bo tam mówiliśmy o wielu strajkach. Strajk za strajkiem. Strajk za strajkiem. Teraz zaczął się wczoraj 8-dniowy strajk w najbardziej takim ruchliwym porcie kontenerowym, przez który, właściwie do którego trafi... Później. A to oczywiście wpłynie na ceny, które i tak rosną, inflacja, wszystko się nakłada jedno na drugie. No gospodarki na całym naszym kontynencie i na świecie mają problem i zadyszkę. Na świecie, bo jak popatrzysz nawet na kraje afrykańskie, na Egipt, tak, i tam też ceny poszły w górę, różnią się od tych, które były jeszcze rok temu. I tak możemy sobie przejść do kolejnego wątku. A skoro o Egipcie, mowa, to chcielibyśmy Państwu pokazać egipskie maszynistki. Sprzeciw to związki zawodowe pracowników metra, bo skoro to jest pierwszy przypadek, że kobietę zatrudniono, no to może to chodzi o to, bo naprawdę... w Kairze dostęp do edukacji. Kobiety są wszędzie. One pracują w aptekach, w sklepach. No, oczywiście to są takie zawody gdzieś tam, gdzie więcej jest pań niż mężczyzn, ale naprawdę to jest kraj, który już od dawna poszedł w stronę świata i się rozwija. Mówiłaś o prawach wyborczych, więc no nie wiem, kogo to dziwi. Mnie to nie dziwi. Mnie to cieszy. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni zdobywają medale. Bo my teraz o tym, Arlecko, dziękujemy. Dzięki, Arlecko. A dla nas ile zdobyli? No, razem 39. Wczoraj wieczorem, tylko wieczorem, 3, dobrze mówię. Jeżeli chodzi o lekkoatletyczny stadion. I to złoty, srebrny i brązowy. No. Ciarki pija, naprawdę zrobiła taki, to co ona wczoraj wykonała, dwa medale podwójny jeszcze. No, start, wielkie brawa. Sportowcy prowadzą się bardzo zdrowo, prawda? Jeżeli zmierzam do diety i nie tylko, ale generalnie do diety zmierzam, tak. Oni wiedzą co jeść, wiedzą gdzie są te najzdrowsze produkty, które im dostarczają energii. My teraz chcielibyśmy porozmawiać o takich zdrowych, a może niekoniecznie, bo mówi się, że na przykład mleko roślinne czy inne produkty naturalne, które wypierają, nie wiem, mięsa na przykład, no są zdrowsze niż właśnie te tradycyjne. Więc to jest pytanie już do pani Karoliny Czyżowskiej z dietetyka klinicznego, która jest z nami. Dzień dobry. Na wschodzie, natomiast zdecydowanie chłodniej w regionach zachodnich. Dzisiaj różnica między temperatury między Poznaniem a Rzeszowem może osiągać nawet 13-14 stopni. To są rzadkie sytuacje. Ale będą takie nagłe załamania, czy nie? Burze, w postaci burz. Bardzo często w górach. W górach dzisiaj może być niebezpiecznie, bo w czasie burz może spaść tam nawet do 40 litrów wody na metr kwadratowy. A jakie są konsekwencje, to widzieliśmy chociaż w relacjach. Strzelca. Tak, zdecydowanie. To co, za chwilę mapę? Tak, zapraszam, zapraszam. Na Podlasiu. Poniedziałek, 22 sierpnia, jeszcze 31 dni lata. Dzień jest już krótszy o 2,5 godziny, niestety. To się do czuje, końca to się wakacji czuje. Będą 3. Wszystko masz w jednym palcu. To jest ściągawka gdzieś tu. No to wiesz, że jest ściągawka, dlaczego ma nie być? No, ale się naumiałam. No. Bardzo ładnie. Cieszę. Dziękujemy. Jestem sam. Dziękujemy Państwu przede wszystkim za to, że byliście z nami. Dobrego dnia życzymy.